Zwykło się mówić, że to jedyny sakrament, którego udzielają sobie sami narzeczeni, właśnie wymieniając przysięgę małżeńską, te obietnice, które za chwilę wypowiecie. Ale to też nie do końca prawda, bo wszystkie sakramenty ustanowione zostały przez Jezusa Chrystusa, ale ten jest wyjątkowy, bo tym, który daje ciebie, Karolino, Kamilowi za męża, tym, który zdecydował, że Kamil chce być twoim mężem, ojcem twoich dzieci, jest Bóg.